podręcznikowo. Cię nie szukał! Trzeba! 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 Trenerze, spodziewał się pan tak wysokiego zwycięstwa nad Santosem Świebodzin? Tak, spodziewałem się takiego wysokiego zwycięstwa. Powiem nawet więcej, mogliśmy wygrać wyżej, bo były sytuacje ku temu, abyśmy strzelili jeszcze więcej bramek. Specjalnie taki przeciwnik został dobrany na ostatni dzień przygotowań po to, abyśmy zaobserwowali, jak drużyna gra pod względem dyscypliny po strzeleniu dwóch, trzech bramek.
nie po to na treningach Krzysiek Dębek wymyśla różnego rodzaju ćwiczenia taktyczne, żebyśmy później grali po swojemu, każdy indywidualnie. Drużyna ma od pierwszej do ostatniej minuty być bardzo skoncentrowana, wymagać od siebie dyscypliny, realizacji tego, co się do nich mówi i wtedy powiemy, że robimy postępy. Oczywiście jest w tej naszej grze dużo powtarzalności. Cieszymy się z tego, bo w pierwszej połowie rzeczywiście graliśmy bardzo dobrze. Pierwsze 15-20 minut to mogę powiedzieć, że gra była koncertowa. Graliśmy szybko, zdecydowanie. Na 1-2 kontakty zawodnicy dużo o siebie widzieli. Natomiast później był moment taki, że ta gra siadła. Zaczęły się indywidualne popisy, które mogą być i muszą być. Natomiast indywidualne popisy do przesady, bo jeden czy drugi zawodnik chciał na tle tego rywala pokazać, jak wielkim jest kozakiem. I nie mówię tutaj o Miłoszu Kozaku, tylko akurat o czymś zdecydowanie innym. No to są bardzo ważne rzeczy. Jeżeli chcemy robić postępy, to musimy być wymagający w stosunku do samych siebie. Ale jestem zadowolony. Mecz na pewno na plus. Było przećwiczonych parę wariantów, które być może w przyszłości będziemy sobie w czasie meczu mogli tak płynnie zmieniać i przechodzić z jednego na drugi.